Zaczęło się to 8 lat temu. W bardzo niewinny sposób chcieliśmy zrobić dni drzwi otwartych dla swoich klientów i myślę, że dla niewielkiej grupy miłośników tulipanów. Na pierwsze spotkanie 8 lat temu przyjechało do Krzybska 5 tysięcy ludzi. Wtedy liczba osób dała nam do zrozumienia, że to jest naprawdę duży kapitał ludzki, który trzeba zagospodarować i coś z tym zrobić. I dlatego Dni Drzwi Otwartych przekształciliśmy na projekt pod tytułem Międzynarodowe Targi Tulipanów, które widzimy po kilku latach tak się rozwinęły, że na dzisiejszy dzień jest to naprawdę duże wyzwanie. No, jesteśmy dumni z tego, że po raz ósmy krzybskie tulipany nas nie zawiodły i mimo tego, że zawsze mamy stałą datę, 1, 2, 3 maja, czyli długi weekend majowy, i zawsze te tulipany są w pełnej gotowości do zwiedzania, do oglądania przez turystów, przez zwiedzających. Podsumowując 8. Międzynarodowe Targi Tulipanów, by można wiele ciepłych słów powiedzieć o całej edycji, ze względu na to, że te 3 dni przede wszystkim były owocne w pogodę, którą mieliśmy przez naturę wymarzoną. Myślę, że temperatura ponad 20 stopni, słoneczko spowodowało to, że do Krzybska przyjechało naprawdę bardzo dużo osób. Myślę, że frekwencja przekroczyła grubo ponad 30 tysięcy przez te 3 dni, z czego bardzo się cieszymy. Jesteśmy blisko naszych klientów, także ludzie są nadal powiedzmy w oddziałach, natomiast staramy się dopasować nasze usługi do potrzeb takich już firm, które mają minimum 5 milionów przychodów. Tak, współpracujemy z Państwem Tulipanami jako firmą. Zostaliśmy zaproszeni do współpracy, z czego się bardzo cieszymy i po raz pierwszy jesteśmy tutaj z naszym stoiskiem. No, przygotowaliśmy oczywiście zgodnie z wszystkimi zasadami compliance'u konkurs, gdzie nie ma możliwości losowania, trzeba dogrywka do końca, żeby rzeczywiście wygrał najlepszy. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Miłośników tulipanów w Krzybsku Wielkim jest coraz więcej. To, że tyle atrakcji przygotowaliśmy i goście skorzystali, to tylko świadectwo tego, że tulipan wpisał się już na trwałe do krainy Stu Jezior, gdzie mamy przyjemność reprodukować te piękne rośliny i jesteśmy dumni z tego, że przez te 3 dni mogliśmy wiele radości sprawić wszystkim tym, którzy przyjechali do Krzybska, bo my te rośliny cebulowe, przede wszystkim tulipany, mamy na co dzień. Natomiast po rejestracjach samoodchodowych było widać, że przyjechali do nas goście do Krzybska chyba z całej Polski i z tego jesteśmy bardzo dumni. Jak pan się czuje w tym szczególnym dniu? Przede wszystkim bardzo dziękuję za to rzeczywiście miły dzień i miła chwila. No, to jakaś sympatyczna forma okazania sympatii byłemu prezydentowi, więc zawsze cieszy podwójnie. A oprócz tego ładny tulipan. Cieszę się, że stanowimy tutaj razem z żoną parę, bo i żona ma tutaj tulipan jej imienia, noszący jej imię, więc rozumiem, że sobie będziemy rodzinnie tutaj funkcjonowali w tej plantacji. No jest poczucie wdzięczności i sympatii, to trochę taki, jak powiedziałbym, ogrodniczy doktorat honoris causa. Więc sympatyczna chwila i jestem pełen wdzięczności dla pomysłodawców i dla organizatorów dzisiejszego wydarzenia. To zawsze dla byłego prezydenta jest okazja też do spotkania się z ludźmi, także z sympatykami.
To jest okazja jakiegoś wspólnego cieszenia się tym wszystkim, co się za takim tulipanem kryje. No bo kryje się dużo. Majówka, która jest przecież i przypomnieniem polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, i polskiej dumy z konstytucji, i dnia polskiej flagi. Więc za tymi wielobarwnymi tulipanami no, kryje się bogata treść tych wszystkich świąt majowych, które jakoś tam tworzą polską rzeczywistość. To, co robimy, to nie dla nas, tylko to dla tych gości, którzy przyjeżdżają do Chrzybska, żeby im sprawić przyjemność, żeby byli zadowoleni, bo widzimy przede wszystkim radość wśród tych ludzi, którzy spacerują wśród kolekcji, których jest ponad 450 odmian różnych tulipanów i tradycją już się stało, że 1, 2, 3 maja to święto tulipanów, to trzeba wręcz przyjechać do Chrzybska i tu spędzić kilka chwil. Gmina Chrzybsko, mimo tego, że to jest jedna z najmniejszych gmin przede wszystkim w powiecie, w Wielkopolsce, ale również w Polsce, jest to gmina bardzo mała, z małym budżetem, z małą ilością mieszkańców i różni się od innych gmin przede wszystkim tym, że natura obdarzyła nas pięknym bogactwem. Mamy przepiękne jeziora, lasy i myślę, że wiele innych gmin może nam pozazdrościć takiej lokalizacji. Tulipany, które my tutaj reprodukujemy, którymi się zajmujemy i to jest nasza pasja, nie tylko sposób na życie, na zarabianie pieniędzy, ale pasja, którą próbujemy z roku na rok coraz bardziej pielęgnować, powoduje to, że matka natura, która tutaj nas obdarzyła takim pięknem, upomniała się o te tulipany, żeby właśnie tutaj w takiej dużej ilości, w ilościach milionowych, bo na ilości tutaj ponad 10 hektarów mamy przede wszystkim bogactwo i odmianowe, i kolorystyczne, które świetnie komponuje z tą krainą Stu Jezior, z czego jesteśmy bardzo dumni. Cały projekt Międzynarodowych Targów Tulipanów składa się z różnych małych cegiełek. Na przykład jedna z takich cegiełek to jest bieg Jana Pawła II. W ubiegłym roku, czy w poprzednim, to jest dopiero trzeci bieg, w tych latach poprzednich mieliśmy zaledwie 30-40 uczestników. W tym roku mieliśmy ponad 140, więc widzimy, że to rośnie lawinowo i co jest budujące, jest coraz więcej chętnych i poziom sportowy wzrasta, więc to nas napawa takim optymizmem. Kolejna na przykład składowa tych targów to wystawcy. Wystawców jest też coraz więcej, coraz bardziej prestiżowych. To świadectwo na to, że nawet tym najlepszym opłaca się przyjechać do Chrzybska i promować swoje produkty. I z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, bo tak jak powiedziałem wcześniej, te wszystkie składowe elementy targowe rozwijają się. Firma Grekol jest bezpośrednio związana tak naprawdę z rolnictwem, dlatego że produkujemy odżywki, nawozy. Z firmą Bogdana Królika jesteśmy zaprzyjaźnieni od wielu lat. Właściwie i Agrekol, i firma organizatora zaczynaliśmy bardzo podobnie w tym samym okresie czasu. No stąd też nasz udział dzisiejszy. Jesteśmy jednym ze sponsorów całej tej uroczystości, tych obchodów
targów tulipanów. Dzisiaj dodatkowo, aby podkreślić nasz udział, jesteśmy w organizacji razem z jeszcze trzema innymi firmami zaprzyjaźnionymi Polski. W kwiatach są też dzisiejszy event, który tutaj się odbywa. Gotuje się dobrze tu i tu, natomiast w studiu jest jakby trochę łatwiej, bo po pierwsze gotujesz tych porcji kilka. Jedyne jury, jakie masz, to jest kilku operatorów, reżyser i make-up i sprawa załatwiona. Natomiast tutaj dzisiaj wydaliśmy blisko 500 dań degustacyjnych. Nawiązując do targów kwiatowych, z cebulek zrobiliśmy, tylko że słodkich, zrobiliśmy zupę cebulową z tym jankiem, białym winem i tutaj zapiekaną z serem, więc cieszyła się ogromnym powodzeniem. Drugie danie, nawiązując do gospodarza, udusiliśmy jego rodzinę króliczą, czyli był to duszony królik w klimatach tajskich z trawą cytrynową, kolendrą i muszę przyznać, że smakował, bo to zawsze jak są smaki inne, to jesteśmy w obawie, czy aby będzie smakowało. Zakończyliśmy wszystko dorszem, morszczukiem i halibutem pieczonym z sosem hiszpańskim, z soczewicą, z dużą ilością warzyw, więc to też smakowało. Więc cieszymy się, że mimo, że jesteśmy w miejscowości, gdzie króluje kuchnia regionalna i taka, powiedzmy, solidna. Oczywiście nie będę ukrywał, że wygrał królik, czyli jednak mięso, ale wszyscy z powodzeniem wspominają i zupę, i dania rybne. Pojawił się pomysł, żeby bardziej współpracować z uniwersytetami, z naukowcami i myślę, że udało się w tym roku wypracować porozumienie z uczelniami wyższymi, że w następnym roku te uczelnie się włączą bardziej do tego projektu, pomogą nam tutaj taką kadrą naukową, która nas wesprze w oprowadzaniu wycieczek, prelekcjach. Chcemy po prostu zrobić w ten sposób, aby każde uczelnie wyższe, które zajmują się ogrodnictwem na wysokim poziomie, na szczeblu tutaj nie tylko krajowym, ale i europejskim, miały tutaj swoje miejsce po to tylko, żeby przysłać do Chrzybska swoich najlepszych profesorów, żeby udzielali konsultacji praktycznych tym osobom, które przyjeżdżają z kolei po drugiej stronie bariery, producenci, bo tych tutaj też nam nie zabrakło. Mieliśmy producentów duże grupy z Częstochowy, z Warszawy, z Gdańska, ze Szczecina, z Białegostoku, więc myślę, że to też jest bardzo ważny kapitał, porozumienie praktyków z teoretykami, czyli praktyczni tutaj ogrodnicy, którzy oczekują pomocy fachowych od naukowców i myślę, że Chrzybsko jest takim miejscem, aby właśnie wypracować tę płaszczyznę porozumienia, rozwiązywania problemów ogrodniczych za pomocą konsultacji naukowych. To jest taki sport bardzo ciekawy. Ja jestem dopiero adeptem wstępującym w ten sport, ale pozwoliłem sobie ufundować nagrodę dla zwycięzcy. Muszę powiedzieć, że tu musi być harmonia. Konia z człowiekiem, to są różne temperamenty. Bardzo mnie to intryguje i cieszę się, że Państwo królikowie na międzynarodowych targach tulipanów w Chrzybsku Wielkim, którzy sławią nas po całej Europie i świecie, wprowadzili tą dyscyplinę sportu. Jak widać, zainteresowanie ogromne. Stąd moja podwójna satysfakcja ufundowania nagrody, pucharu w tej dyscyplinie.
motywacją do dalszych działań i do dalszych wyzwań jest przede wszystkim to, jak nas oceniają goście z zewnątrz. Jeżeli goście są zadowoleni, handlowcy, wystawcy chętnie wracają tutaj do Chrzybska, to my jesteśmy naprawdę tacy pozytywnie naładowani energią do działań w następnych latach. Chciałbym wszystkich Państwa zaprosić na kolejną, 9. edycję Międzynarodowych Targów Tulipanów. Na pewno odejdziemy od tego, aby nie nadawać już imiona polityków tulipanowych, ale będziemy szli w kierunku prosportowym, więc 1, 2, 3 maja 2017. Serdecznie zapraszam.